Co ma pana? Siemano widowie, z tej strony Zakon Świtu oraz Griminox. Witajcie. Dobra, to razem 10. mapa, mi się pomyliła, bo myślałem, że to będzie ta 10. taka inna troszeczkę łapeczka, ale to będzie ta SP Forza Zakon Świtu, przedostatnia mapeczka. Dobra, ty wybierasz mroczne elfy, a wybieram sobie troli. No dobra. Tutaj ponoć mamy dobrać 4 bohaterów nowych. Także może nam się wytropią. Jeszcze okaże. To jest sporo drewna nawet. Może wziąć sobie tych orków też. No, może sobie no właśnie tak do odmiany. Patrzmy, czy jest tu obóz. Poziom pierwszy. Tak jest. Daleko jest kamień. No, a tutaj już sporo surowca nawet jest. No, to właśnie fajne to. Tutaj też będą nas atakować chyba drzewce. Lekko jest tutaj zmieniona ta mapa, nie? Od kompanii. Troszeczkę. Przed tą mapą to zakupiłem sługę ostrzy już dodatkowo. Złodziej, czekaj tam. To ja? Co? A, a no tak, chyba twoje te. Niewolnicy też potrzebują, no dobra no. Później jak te, tam będę miał. Jednak tam, na górze. Też zakupiłem szkarłatny gniew dla wojowników w przyszłości. O, tyle a to i działa. Tam gdzie idziesz to właśnie będzie do bycia jakiś bater. To na pewno. To pamiętam właśnie, że te drzewałaki są kurde. Mają też do dyspozycji tych. Są też kithary, wiadomo. A coś działa. Stay with me, man. A to nie używasz tej aury? Czy nie masz aury? Nie ma aury. Nie ma aury. Nie jest takie tanie rzeczy. Może się wydropi kiedyś. Być może. Ładny ignorat praktycznie. To bardzo słabi. No, wojownikiem łatwo na początku, potem jest trochę trudniej. No, później jest trudniej. Szczególnie widzę ich bardzo dużo, nie? Albo jak kithary do ciebie przychodzą. A tutaj też są kithary. No, niestety. Silas. Tilet chyba dobry, nie? Maxilas, no poziom 15 trzeba mieć. Mamy 14 akurat bohatera. No, jest dobry. Ma ogień na poziomie 6 i lekkie, no jest dobry. I Sendhaza jeszcze. A to no, możemy już mieć Sendhaza, on ma chyba falę szoku. No tak. To pójdzie za Malverano chyba. No też właśnie za Malverano wymieniłem. Tylko, że on ma tą falę szoku, to on użyje ją raz albo dwa razy i już ma pomanie, nie? Więc póki co jest bardzo słaby. Weak, old man. Weak and pathetic. No dobra. Joy master. Ale tutaj mi się wydaje, że też zdobywamy nowe jednostki, ale nie jestem pewny. Przekonamy się. Na pewno trzeba je dobić tutaj sporo wieżyczek. No to pamiętam. Najgorzej było właśnie z tymi kiterami. No, tutaj się dużo bawiłem. Potem też drzewca mają tych takich kościanów, takich jakby tych... tych tytanów elfów. No, no, to są te... Kościany potwór to się chyba nazywało na poziomie 17. Kość... Czekaj. Oni mieli różne nazwy, bo to zależy jaki poziom mieli, nie? A tam widziałem, że dwóch kurde poruczników idzie na zwiady. Od kitharów. Muszę się tam przejść. O nie! Zbyt szybko! Krew, nie podoba mi się to. No to... Trzeba by się grał we 3 graczy, to... Przydałoby się jeszcze broni. No byłoby szybko, a nie? Ale byś mógł jakoś się obronić szybko, nie? Byś wiedział gdzie stać i... Byłoby to po problemie. O, na śmierci mam na raz tych strażników. Tak byś poginął. Właśnie mi tu dużo many zeżera. Do mnie. A, popatrz. Im tracę potężnie. Wydawało mi się, że będą silniejsi. Nie, atakują. On tam jest! No to już raczej nie są zwykli wiedowcy, tylko już atak typowy. No way! Let me be! Tak mówią ci. Ale... Kurde no... Stay with me, man! O nie! Robotnik ginie. No właśnie. Próbujemy obrony dość szybko. Kurde. Masakra. A, pierdolę. Motherfucker! Gdzie on jest? O kurwa. Niepokojący. Czy tylko jedna aria w środku? Czy dwie? Pojedę znalazłem. I nie są w innych miejscach pewnie. I terenach no są, tam bardziej. A chyba wiem gdzie jest kolejna aria, ale to kurde musiałem tutaj szybko zrobić, nie? Wieżyczkę. No dobra, to się tam przyniosę. Mniej więcej pamiętam chyba gdzie to było. Na północny wschód. Nie wiem czy to kojarzysz. Chyba wiem gdzie no. Tylko chcę to jeszcze sprawdzić, bo... Gdzieś być może. Dobra. Fuck. Widzę. On tam jest. Czy jakiś zwiat robił? Ja nie wiem gdzie. No to się przejdzie. To dopiero wieżyczek rozbudować. Jak ich będzie z 20, to ciężko będzie sobie poradzić. No, że z dwoma poradzę. Właśnie jest kurwa strasznie dużo miejsc, że mogą tutaj przechodzić w różnych stronach. No właśnie, to jest takie problematyczne lekko. Wiesz, tutaj też mam mało lena do dyspozycji. Czy te drzewołaki mam też teraz śmierci, się zobaczy zaraz. To jest niby aria, strasznie malutko tutaj jest z arii. No. Tam znalazłem drugą, ale też nie jest dużo. No to właśnie patrzę na nią właśnie. Mamy 9000, tylko szkoda, że tylko mam 3 te. Drzewołaka prawie mam na raz, czyli mam więcej trochę życia niż kitwary. Zauważyłem właśnie. No to jest... Obrania. No bo... A to ten. On jest tym. On jest żywy. Zapomniałem... No właśnie, że tak. Nie każdego trafię przecież, zapomniałem. Żyje. Powrócił. Twoje maja... Twoje złodziejaszki mi kradną kamień. Gdzie oni są? Tutaj są. Skąd tam wzięli w ogóle? Nie wiem. I nie miało ich tam być. Oszuści. Złodziejaszki. Jak to było? Ta dziewczynka chodzi sobie w nowych ściuszkach. Takiego, ty, jak Mateo, nie? Chciał, żebyśmy mu dali złota. Grita, siostrzenica to stolarza. Ty pijawko. Spokojnie. To trochę głupio jest zrobione, bo są jagody, ale to jagody tylko mogą zbierać elfy. To powinno być usunięte, no, żeby było więcej miejsca na budowanie. Co cię pomyliło właśnie, nie? To się chce poradzę samemu. Czy dam radę? Może zginę. Gdzie idziesz? Do Kitharów. A tutaj. Siódmy. Znaczy jak wpijesz szał, to tu tak, strażnicy, poruczników nie widzę, jest jeden porucznik. To nie ma na poziomie 12 to. Na 12 nie ma coś do. O! Jesteś strong, masz. Że to porduszy daje dużo. Czasami się uda, że te właśnie życie. Easy. Easy peasy, ale squeezy. Ja mam squeezy. A czegoś tak. Okej. Jeden problem załatwiony. Bo w skrzyneczce? Też... Co? Tylko tarcza była w skrzyneczce? Jakiś rubin. A, czerwony klejnot. Uuu, szmarak to było... O nie, to kują. Ładnie. Brakuje mi tej mocy, co mogę szybko biegać. Teraz 6. Zostałem. Tego dopiero. No wiem, tylko ci brakuje pewnie punktów. No tak. Nie jest to takie proste. Don't push me, man. Don't push me, man. Too easy. Kamienia malutko, troszeczkę zbierają trolem. Zbudował drugi kamieniołom, nie wiem czy się opłaca. Chyba raczej nie. Czasem robiłem tak, że ten, że po prostu tak chodzili po całej mapie, nie? Znaczy nie po całej, ale no, że tak jak mają, nie ma dużą odległość, to po prostu sobie chodzili. No czaję. Na razie mam sporo drewna, to jest jakiś tam plusik. Właśnie ja nie lubię tych map, kurde, jak jest mało tych surowca. No, to jest czasem dramatyczne. Tyłem tylko wybijesz. Tak, dla bezpieczeństwa. Dodałem jednemu 160. Bardzo dużo obrażenia. Dużo kamienia. No jakieś tylko rzeczy do sprzedania. Ciekawego. Czyli 2 bohaterów zdobyliśmy. Filasa i Sendhaza, ale też ma być jeszcze dwóch jakiś. Nie wiem, czy był Tilet chyba do zdobycia jeszcze tutaj. Ktoś jeszcze. Możliwe. Jeśli skosi to drzewo, to jest koło wieżyczek... Nie, nie da się go skosić chyba. Niektóre się nie da. Tego około kamieni z kamiotu, co jest. Tego co, twojego, tych wieżyczek. Tam co jest tylko jeden mój zniewalacz. I tam mógł zrobić drugiego. No postaram się. Niektóre właśnie się drewnie da się bić, niestety. Bakietne tereny. Zrobimy specjalnie. Tam gdzie jesteś, to przychodzą? Tak, tutaj przejście, jeszcze trochę wyżej. Jak już do tego zakrętu, damy robił wieżyczki. Trzecie jest koło, niedaleko od tego. Kaplicy Arii. No i jeszcze tam co jesteś ty. Ten, ja to będę stał, nie? A tylko, że jak przyszedłem do tego zakrętu, tam zaczął robić wieżyczki przy tym zakręcie. Tam jest małe miejsce i oni będą przechodzić, to wiesz. Trzeba pamiętać o tym, że ten, u góry jeszcze. Ja mam 7 kwatery, to tam u góry to już. Właśnie zastanawiam się, czy nie zaatakują mi właśnie tej mojego, wiesz, pary zbieram. Znaczy... niekoniecznie. W ogóle przyszedł koło ciebie chyba, nie? Nie, nie to. Nie masz kamienia? Mało mam trochę. Gdzieś to mapę powinien być jeszcze. Idziemy w bój! Co to się dzieje? Będziemy wieżyczki tu budować. Trochę za daleko może. O, nie, właśnie to jest dobrze, nie? Trzeba nie w innym miejscu, które budowałem. To zawsze było dobrze, nie? Do tego. Teraz będzie zabawne. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. I padł na jednego ciosu. Potężna armia robotników i niewolników. Dokładnie. Czyli nie oszczędzasz drewna, Ilena? Nie, mam sporo drewna. Już musiał produkować trochę też armię, żeby bronić tutaj u góry. Może atakują palami niektórzy. Kitkarty atakują porucznikami. Poraziłem sobie. No tutaj już spokojnie. Mieszki mają w miarę zasięg, to dobrze. Tak patrzę, może trochę muzykę podgłośnię u siebie, bo czasami tak cicho ją słuchać podczas walki. No właśnie. Albo że... Ja na przykład czasem tylko słyszę te zwierzęta, nie? Znaczy najgorzej to wkurwia, bo... Efekty mam kurde przyciszone i dość konkretnie i tak jest słuchać dość głośno. I czasem dałem właśnie na zero. Też było ich słyszeć. To jest jakby oddzielne praktycznie. No właśnie. Bicie wilków kurde czy coś. No. No właśnie. Tak, to jest takie dziwne. Dziwny jest. Dokładnie. Rok komedia. Rozłożyłeś daleko te wieżyczki, a to nie każdy będą sięgać, nie? No jak będą większe fale, to będą też przechodzić, wiesz, niż inne wieże, nie? To może nie będą akurat. Będą. Na pewno. Zrobiłem trochę tych kurde zniewalaczy. Tylko tutaj na północy, no. Ja przeważnie po 5 wieżyczek zawsze buduję, nie? Tak. No. Właśnie, bo w miarę okej. Tylko tutaj tak prowizorycznie na razie tak mało na tym. Na razie północ trochę polepszamy. Będzie dobrze. Będzie dobrze. A, zapomniałem, że przecież te drzewiaki są na górze przecież. Tam może być piknierów. Też powoli będę armię robił, tylko jak mi się to zrobił. A wiesz, że nie tracą to na spokojnie. No, ale ja mam poziom 8, na ci mam tylko 7, jakby nie patrzeć. Czasem no jak się dłużej gra, to są te kościaki właśnie, mają problem 16. Trzeba długo na nich czekać. No to pamiętam, że czekało się godzina czasu. No ale nie wygląda to nawet tak źle, nie? Jest git. Daj, brakuje teraz doświadczenia, żeby szybko się zbierało. No to fakt. Właśnie poziom 15, już mieć na kolejnego bohatera, to troszeczkę w tyle jesteśmy, aby nie patrzeć. No, niestety. Zawsze byłem do przodu, nie? A tej mapie już miałem 16. No, a to się nie działo długo na tych mapach. To nawet zbyt długo. A to zjadowcy do nich idzie, kurde. Już wolno im to idzie, trzeba przyspieszyć ich pracę. To ja trochę wycięty mam z tego drzewa, także możesz tutaj posadzić parę wieżyczek. Na co chciałeś? A chciałem właśnie ten... koło tych wieżyczek, żeby bliżej było, ale postawiłem jedną na razie. Ale chyba na razie wieżyczek nie potrzeba. Bo raczej sobie poradzimy z nimi na spokojnie. Ary nie mam, to wiesz, on mi się przydaje. Idę właśnie po kolejną Ary, tylko chcę zebrać trochę ludzi. Chyba mrocznych alszczy nie będę robił, bo nie są tacy przydatni. No na razie nie. A ulepszenia z katobójcą chyba nie wiem, czy muszę robić, czy nie. Czekaj, zobacz. Ja przeważnie robiłem. Potem masz i tak sporo żelaza. No, na razie jebie to. To jakiś śmiertelny cios, ale to pod koniec jak giną, nie? Chyba nie. Ten żółty to ma taką matkę jak ten. Pójca jak ten szkarłatny trochę. Troszeczkę, nie jak no, karmatynowy, tak, nie? No, też jakiego. Ten szkarłatny to wiesz, cały czerwony chyba. Wiesz co? Fajne to jest, jak się buduje te jednostki, to właśnie te kuźnie działają, a przy tych omyskowych wieżach tam się pokłaniają, wreszcie coś takiego. Jak magowie się tworzą, nie? Różne jednostki. No teraz tworzę maga, coś właśnie ci jakieś, nie wiem, jakby ręce podnoszą, coś takiego. Fajne to jest właśnie. A to, że się po ustach drapią? No, coś takiego. Podnosili takie śmieszne rączki i tak jakby, wiesz, jakieś modły wznosili. Przewajają się, to się trzymają jakby za głowę albo za uszy. Tak jak w swoim miejscu. Żeby ścignął jakąś łanie i on dopadł. No. Dobra. Troli mniej więcej mam ogarnięte już, tylko jeszcze muszę na te kamieniarza wybudować. Tam już kurde patrz, całą Marię wyżarli, nie? Bo tam w ogóle mieć mieć bardzo malutko Ari. 900 chyba. 900 i w dodatku te trzy wszystkie zasoby były tak bardzo malutkie. Duże zasoby z, tam na północy będzie obóz chyba Bakitharu właśnie, tam będzie Aria. To jest wolne kurde, to mam dużo Ari. Zawsze taki obóz był, nie? Teraz widzę, że nie. Widzicie, że se radzą? No mamy poziom 8, to se radzą. No to chodzi właśnie. Może tylko tak mało zdobywałem doświadczenia. Popano. Wszystko możliwe. Nowe stworzenia. Pełzacz. Manofoma, pilna jakiejś skrzynek. Na poziomie 7 tylko. No niestety. Nie są godnymi wojownikami. Czy przeciwnikami bardziej. Otóż to. Nie wiem, tutaj będzie mało właśnie FP wpadało w nich raczej. Mam dopiero połowa pierwszego paska. Kurde, jakoś nie wysyłałem tych armii bardzo. Wolno. Dopiero później się chyba to bardziej rozwinie. Możliwe, że kto. Tu ma więcej armii, ale by tu poszli bardziej na północ. Tu bym sobie kamień na pewno wziął. No tu masz kamień właśnie, więc muszę zabrać. Duże ilości kamienia. Zbieram, kurde, arię. Pamiętam, że kiedy właśnie tutaj szłem, dopiero tutaj gdzieś robiłem wieżyczki. W tym zakręcie chyba. No w kampanii tutaj miałeś monument marszynelki, tak pamiętam. No, może wtedy. Pamiętam, że kiedyś próbowałem kilka razy krwawego Jasia zabić. Armię nie było łatwo. No, 2 razy mi się go udało odprowadzić. A to chwilę się wskrzeszał. No mówiłeś właśnie, no. Przejął i... Czy obrona jest dobra, tylko właśnie tam exp jakiś słabo. Gdyby wysłali tych kościaków na poziom 16, to by może coś tam się udało szybciej wbić. Niemożliwe. Nie. Go away! Się wystraszyłem przed chwilą. No właśnie tak krzyczałem, też tak pomyślałem, że chyba za głośno. No, dziwne. Chyba faktycznie będzie jakaś armia, tak mi się coś przypomina. Chyba faktycznie coś. A co? No, że coś mi się przypomina, że chyba jakieś te... Albo jakieś budynki chyba były. I armia. No to mi się też wydaje. Chyba tutaj nekromantu można dobyć do marszynetów. Tak chyba. O portalu, nie? Muszę sobie polepszyć, kurde, tą moc białą, bo... Mam dobrego leczenia, nie? Ale na tym, jak to byś się chciał większego wojownika, to lepiej się na razie na tym, na wojowniku. No wiem, że wiesz, leczenie też się przydaje. Mhm, czyli szli tam drogę. Interesujące. Mm. Bombard. W tym obozie będzie chyba bohater do zdobycia albo jednostka. Zaraz zobaczy. Nie ulepszali mroczenia? Nie. No jakaś bohaterka jest chyba. Raidha, to nie kojarzę właśnie, może dodatkowa. I Silas to było dechu zima, ale tej babki to nie kojarzę. To już od poziomu 15. No to właśnie nie. I raz, dwa, trzy, to jeszcze jeden bohater musi być. Tilet, kto to robił. Czyli skoro umieli dodać bohaterów, to czemu nie dodali bohaterów ponad 30 poziom? No właśnie. Ciebie to ciekawi. Nie, moim zdaniem coś pojebali i zapomnieli, kurde. Mogliby nauczyć fanów, to byśmy się sami tworzyli własnych baterów. No właśnie. Nie podmijali jak Korda, na przykład na jakimś odcinku podmieniałem tylko. Ja próbowałem, ale nie wyszło mi to jakoś. To mogłem skopiować jego rzeczy, ale nie wiem jak tam ogarnąć ten temat. Chociaż tam jakiś gościu, to oglądałem ostatnio na YouTubie. Może jakiegoś moda, co tam daje własnych NPC-ów. Miał dialogi własne napisane chyba, bo NPC-ty nie mieli własnego dialogów. Czy no, nie mieli, wiesz, dubbingu, nie? Mm. Także no, ciekawe. Jak się tak pouczył, to bym się pobawił tak. Własnego moda jakiegoś ogarnął. Właśnie ciekawe jestem, czy bawi się w skryptach, czy to właśnie tylko na tym programie, co ty grasz? To robiłeś, nie? No wiem. Zobaczę w przyszłości wszystko to jak. No tak. Powoli będzie można kupić sobie zatrzymany czas. Ciekawe na długo się kupi. Bierzesz tą kasę na ten pierścień? Mam już 100 golda, nie? No to sporo masz. Jakoś się zbierało. Ale to ja zawsze kupowałem trochę później, bo to z poziomu 8 dowolnej bojowej jesteście. No to jeszcze na chwilę poczekaj. Możesz to sługę ostrzy kupić, bo karotny gniew. Na razie sobie kupię gultarkę, żeby mieć gotowana. Tu kolejny jest. Mapka jest też od 15 poziomu, ale ją używałem, ona nie jest jakaś silna, chyba, jeśli pamiętam. Muszę zobaczyć w sumie, jeżeli pamiętam, czy to ona. Że ktoś tam nie miał takich dobrych mocy. Wszystko możliwe. No w dług jest bardzo szybkie i tutaj ogarnę mapy, bo samemu przewalnie się budował sporo tych wieżyczek. No co? Do 3-4 byłoby tak, że więcej doświadczenia, nie? To wchodziło. No to mi się tak wydaje. To teraz chyba dzielą trochę na pół. No bo jak graliśmy kurwa we 3 na jednej mapie, to pamiętam, tak, było skurwysyńsko potężnie. Co czas kurwa, nie było sekundy odpoczynku kurwa, co czas tylko szli kurwa, nie? No i się o te pełzacze, to nie? No, pełzacze to były potężne. Nie wiem, jaki poziom? 22 chyba, czy na 23? Ta mapeczka to była ta z Mirafur. No. Tam było dopiero, ja tak musiałem robić, że kurwa wieżyczkami nas przedzielałem i później coraz dalej szliśmy, nie? A drewna miałem nieskończoność, więc tam wiesz. No tam było nieciekawie czasami. No. Nas zostało tylko 2, bo ty wyszedłeś sobie to... A chyba zostało zapisane, że nas jest jakby 3, więc kurde wiesz. No bo ja wtedy miałem mały poziom, a szybko mi się nabijało. No. A na końcu kurde, jak już mieliśmy już ich wiesz, powoli niszczyć już, przebiliśmy się tak dalej, to mnie wyrzuciło przez neta. No wtedy internet był słaby dość. No. Niestety. Ten głos taki śmieszny mają, komiczny. Trochę tak, no. To twórcy dla beki może zrobili. Się chuj wie, czemu taki cieniutki ten głosik mają. Mi się wydaje, że dla beki. Dubbing amerykański taki zrobili właśnie. Się człowiek przyzwyczaił, nie? To jest takie. Może robotnik ma taki inny głos, nie? No, o to chodzi. No, troszeczkę minęło 43 minuty, a mam dopiero pierwszy pasek zapełniony. Jeszcze słabo w pół. Tu jeszcze ledwo co? Ja już mam armię gotową, nie? Nie wiem, no to można lecieć, nie? Jak zrobisz to armię, to pójdziemy. No mam 40, ale to chyba mi się wydaje, że to wystarczy. No to nie ma sensu. Jeden pasek zapełniony, minęło 40 minut, coś to masakra. To tak samo się zrobi dobrym rasą, tak szybko się te mapy ogarnie też, bez jeżyczek, tylko wiesz. Robimy armię, wyczyścimy i pójdziemy do kolejnej mapy. Bo w 11 jest mapa bez strzepku, tam są duże patery chyba. No to wiem, które. To będą to głupie te... szepczące babki, zjawy tutaj, nie? No. I te głowy takie. Tak się śmieją. Coraz mi się udało tak zrobić ich śmiech taki. Pamiętam, byłem gdzieś w pracy i ten, tak się zacząłem śmiać jak ten, te głowy. Dla skuny chyba. No, na skuny, tak. No i mamy różne nazwy. Mesmera czy coś takiego. No, no, złodziej myśli. Złodziej myśli. No nie ma sensu, bo tylko no, jeden pasek zapomniony to masakr. A 46 minut to trochę jest. To jest chuj. Chcę zrobić jakiegoś kapitana, pamiętam jest ulepszony. Wydawało mi się, że ulepszyłem wcześniej. Tylko jeden wyszedł na tego. I właśnie osobno. Nieźle. Trzeba by siedzieć czasami parę godzin, żeby dopiero podekspić cokolwiek. To najlepiej na przyspieszonym czasie. No. Dobra, ten właśnie milionach mi dał ten kod, bo tak to czasem się siedziało sporo czasu właśnie. Chciło się właśnie sporo czasu, bo... A ktoś ma kurde pracę, życie, no. To tak chujowo tracić czas. No, tak. To przynajmniej widzisz ten progres i się cieszysz. To jest ta satysfakcja. Tak, tak jest. To kurde, na niektórych mapach pamiętam, jak byłem bardzo młody jeszcze, to siedziałem po 4 godzinach, albo 6 godzin. Co? Było bardzo długo. Warto... Nie miałem co robić. Zostawiałem mapy i sobie grałem. Później przychodziłem i było tysiące złotych rzeczy do zebrania. Tysiące trupów, które miałem zebrać od nich. Chyba moje przejście oddechu zimą takie coś było. Że wróciłem i obrońcy tam wybili kurde masę tych smoków i właśnie z nich miałem te fanty, nie? Masakra. Jeszcze było na starym laptopie takim. Na Windows 10. To twoim laptopie. Się kiedyś mówię, że spalił. A. No miałem taki laptop. Miał być bity w chuj, a pojechałem za granicę do Francji odbierać ślimaków. Nie no. Byłem tym, zbierać te no morele i te sprawy. Odpalałem kurde. No i co po odpaleniu spalił się. Już zgasło światło i chuj. Po grze to miałem właśnie Peforsa grałem, bo to było na ich peku jeszcze starym. Czy procek spalił chyba, nie? No, tam nawet Pefors właśnie się ścinał. No ja w niego grałem właśnie, pamiętam. Albo raz grałem to zostawiłem sobie właśnie tak kurde grę, żebyś sobie mi wspierał poziom. I przyszedł się jakiś kolega kurde i chłop wziął i puścił mi orków na elfki, nie? A, Piotrek. No. No pamiętam. I ten. Ja wracam i patrzę, a oni nie dotykują się, kurde, i była bitworków i bo właśnie kopanie od ziły, nie? No tak. Mam obrońców. Końcu. Obrońcy? O! Trzymamy ludzi, nekromantów. Fajnie. Kapłana, świątynię światła. Tu mamy wielką tą zbrojownię oraz obrońcę. Super. Mamy łuczniczkę wiatru, łucznictwa. Jest akurat bojownik do tych troli, ale on jest jakiś średniawy. Bębniarz jest nawet w miarę spoko, użyteczny czasami. No i jeszcze łuczniczki wiatru, tak. W skrzynce był naostrzony krótki miecz, zajebiście. Lekka broń torsowa 6, lekkie broń sieczne 6. Beznadziejny miecz. Łapo. No czasami to, te dropy czasami irytują. To na pewno do 9 poziomu mogę sobie przygotować swoje... Dobijaj magii. Później się zobaczy, nie? No, 9 mogę też. No, 9 mogę zobaczyć, a później będę próbował już tam wymaksować tam to resztę. Nie wiem, czy muszę być wymaksowane, kurde, czy może bym po prostu postarał się mieć ten 12. Nie wiem, jak chcesz. Musiałem właśnie przetestować, bo miałem tylko jedną postać, którą właśnie próbowałem, ale miałem tylko poziom 40 tej postaci. No, trochę mi tam brakło, nie? Mi brakło jednego poziomu ciężkiego uzbrojenia. Było mnie kłócienia. Czy kompanii cień Feniksa. Proszę bardziej właśnie tą czarną magię. To mamy wszystkich bohaterów 4, bo jest Tilet. Okay. Także zobaczymy jeszcze, co będzie potrzebne przy kolejnej mapie, jaki poziom. Tak to bym najwyżej sobie podał nagranie na tej mapie po XP-ma, albo na innej, nie? O, się obczai. Ale powinno być git, nie? Się wydaje, bo skoro mieliśmy 12, też do armii potrzebowaliśmy tylko 12, nie? No teoretycznie tak. 13. Więc szybko to poszło mapeczka. Myślałem, że trochę dłużej zajmie. No bo kurwa, wydawało się, że będzie ten poziom jakoś leciał, kurwa, a tu nas oszukali. Oszukała nas banda złodziei. Jest Tilet, fajnie, Sendhaza, no i ci dbaj, dobra. Także bohaterowie się zgadają. Tu też chyba jest jakoś właśnie dojść do zebrania jakiś przedmiot zestawu, ale nie wiem, czy się wydropił w ogóle. Czy pytanie, czy to przy jasnej, czy złej stronie. Tą ściągę usunąłem. No bo nie zawsze się zgadzało, nie? O, jest wielka zbroja świtu. O, no jeszcze wielka nie chyba. No nie, już mi za dużo pieniążków było. Dużo pieniążków. Teraz też zrobiłem zbroję świtu, no. Miał już dwie, do bohatera jedną i dla siebie jedną. Wiesz, jakieś lepiej, że topora do ciężkiej broni 8. Topór chaosu, tak zwany. Topór już nie zawsze działa, ale często się przydaje. No. To się zgadza. Zakon Świtu nie miał 15 do siły. No... Tak. Na co 15 do siły? No bo mam te zbroje swoje, mam 15 do siły i 15 wytrzymałości. A zbroi Świtu nie będę miał. A daj ci 20 wytrzymałości. No wiem, i zresztą 14. No cóż, coś za coś. No, wydawać. On tam jest. Jesteś on board. No, mam ten model twarzy, go nawet nie pomyślałem o tym. Uwierzyłem stację właśnie i dalej się szumiało. Tombar is work. Tombar is working. Sachira potion. Nobody's Tombar. Jestem w niebezpieczeństwie. Trochę mi stracili jednak. Jak już jest dużo, to jest inaczej. No, fakt. Bakitharu są silne. Szczególnie w grupie. Szczególnie te Zakonu Świtu były strasznie silne. Nie powiem po 18. I w sumie w przyszłości będziemy z niej walczyć na 22 mapie chyba. No, że pamiętam, ale właśnie któreś było. To mnie też ciężko. To adventure. Into battle we go. Chyba jestem unikatowy przedmiot, tutaj jest ta skrzyneczka schowana. Tutaj to jest po wampusach chyba. Zobaczymy co tam jest, jeszcze nie wychodź, bo tutaj zobaczymy. No jest, hełm runiczny. Czyli hełm mamy, ale... Jeszcze brakuje pancerza i... Ale to właśnie dobrze są w tych fanowskich mapach zrobione, że są wszystkie zestawy ze skrzyneczka od razu. A nie trzeba szukać. Starali się, nie? Dobra, to nagrałem sobie za chwilę odcinek kolejny z tej mapy, tylko no... Jasną stroną wiadomo. Także to już dzięki za uwagę. Na razie. Na razie.